Na żywo. Mam nadzieję, że za chwilkę nas będzie. No, jesteśmy na żywo, drodzy Państwo. Dzień dobry. Jeśli ktoś jest już z nami, to poprosimy o jakieś hasło i sygnał, że nas słychać, że nas widać. Już jesteśmy o czasie. Widzę, że się pierwsze osoby zaczynają pojawiać, także bardzo, bardzo dziękujemy, zapraszamy i tylko poproszę właśnie króciutko o informację na czacie, że nas słychać i nas widać. Ach, te przeskoczyły teraz. O, dobrze, super, dziękuję. Szukam, gdzie ten czat mi zniknął, a tu Facebook znowu zrobił niespodziankę i zamienił miejscami strony. Także witamy serdecznie. O, ile osób, fajnie, dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Także za chwilkę będziemy zaczynać, bo dzisiaj temat zawsze gorący, prawda, pani doktor? Toksyna botulinowa, botoks, jeden z najbardziej popularnych, chyba najszybszych, takich najbardziej satysfakcjonujących dla pacjenta zabiegów, mało bolesnych, także no hit od wielu, wielu lat, ale ciągle budzący wiele, wiele wątpliwości. Doktor nauk medycznych Anna Okruszko, która już po raz kolejny jest tutaj naszym ekspertem, naszym gościem na live'ie, także na pewno będzie dzisiaj trochę znowu lekcji anatomii, pani Aniu, mam nadzieję, i wyjaśni nam. Nieodzownie, od tego nigdy nie uciekniemy, dlatego pewnie anatomia jest na pierwszym roku medycyny, ale ja jak zawsze jestem po prostu tymi naszymi tematami mega zafascynowana i mam nadzieję, że Was też trochę zainteresuje. A dzisiaj podróż moim zdaniem będzie absolutnie wyjątkowa, bo tak jak Pani wspomniała, ten zabieg nie jest jednym z najczęściej wykonywanych, tylko jest najczęściej wykonywanym zabiegiem w klinikach medycyny estetycznej. Wybaczcie mi mój głos, ale jestem po całym dniu pracy, więc pewnie będę troszeczkę tutaj zachrypnięta. Niemniej jednak postaram się poprowadzić ten live, aby ten temat był dla Was tak ciekawy jak dla mnie. Myślę, że będzie na pewno. Zresztą no, rozumiem, że Państwa też ten zabieg interesuje, już go robiliście, planujecie robić, albo macie właśnie mnóstwo pytań, będzie też czas na pytania. Ale pani doktor, ja zacznę od takiego podstawowego pytania. Sama pamiętam, jak zaczynałam pisać o botoksie lat temu, żeby nie skłamać, no prawie 20. I mówiło się właśnie, wszędzie się pisało, że botoks paraliżuje mięśnie. I jak to jest z tym paraliżem? Jak naprawdę działa ta toksyna botulinowa? Słuchajcie, toksyna botulinowa oczywiście może paraliżować mięśnie jak najbardziej i jest to przede wszystkim lek. Także z takim prawdziwym jadem kiełbasianym to nie ma to absolutnie już wiele wspólnego. To jest bardzo dobrze przebadany, wspaniały lek, który początkowo był stosowany oczywiście w leczeniu przykurczy mięśniowych, czy to w porażeniu mózgowym, czy w innych takich bardzo poważnych chorobach. W momencie, kiedy okuliści zaczęli stosować między innymi do leczenia zeza, zauważono, że się bardzo ładnie zmarszczki wygładzają wokół oczu. No i zaczęło się szaleństwo botoksowe. Na szczęście za sobą mamy już te czasy sparaliżowanych twarzy. I tak jak ja systematycznie używam botoksu, zobaczcie, umiem się zdziwić, zmarszczyć, przekazać emocje, ale nie mam zmarszczek, tak? Jak wszyscy wiecie, mam 46 lat, a botoks używam od 30 roku życia regularnie i właśnie dlatego nie mam takich wyrytych tutaj linii, tak? Na czole i wokół oczu. Natomiast mogę spokojnie dysponować swoją mimiką. Dlatego teraz robimy w ten sposób, wykonujemy zabieg, żeby on tych mięśni nie paraliżował, ale żeby je pięknie relaksował. I dzięki temu zyskujemy taki właśnie bardzo zrelaksowany wygląd, taki świeży, taki po prostu wyspany i tego nam niezmartwiony, tak? Bo jak jesteśmy zmartwieni, to też mamy te twarze takie pokurczone. Także do tego używamy teraz botoksu. Powiem Wam,
Opowiem Wam też o innych zastosowaniach toksyny botulinowej w medycynie, czyli o leczeniu migren, a także o wspomagającym leczeniu bruksizmu, no i oczywiście nadpotliwości. To są rzeczy, które też wykonujemy, też robimy i one powodują, że nasze życie jest ładniejsze i lżejsze i przyjemniejsze. Także botoks to są według wokół toksyny botulinowej narosło też bardzo wiele mitów. Na przestrzeni lat poznaliśmy ten środek doskonale. Także jestem tu po to, żeby dzisiaj z Wami o tym porozmawiać, a mam nadzieję, że przekonam Was, że temat jest warty uwagi, pogłębianiu i nie jest to tylko zrelaksowane twarze, a nie daj Boże sparaliżowane, ale jest to wiele fajnego, dobroczynnego działania. Pani Aniu, to jakby Pani nam właśnie krótko wyjaśniła dokładnie, na czym polega to działanie, bo niektórzy też, ja czasami jak czytam jakieś informacje, mówią, że botoks właśnie wstrzykuje się w mięśnie. Także no jakby dużo jest takich, niektórzy nawet piszą, że botoks wypełnia, przecież on nie jest wypełniaczem. Jakby nam Pani właśnie wyjaśniła tak no, technicznie, praktycznie, na czym polega działanie toksyny botulinowej. Działanie toksyny botulinowej polega na wpłynięciu na płytkę nerwowo-mięśniową tak, aby bodziec, który biegnie wzdłuż nerwu, dociera do zakończenia nerwowego zwanego aksonem, nie pobudzał nadmiernie mięśnia do skurczu. I to jest w zasadzie wszystko. Ja bym poprosiła, żebyśmy puściły teraz film, który pięknie to obrazuje i który no, graficznie jest świetnie zrobiony, on mi się bardzo podoba, a jednocześnie pozwoli wytłumaczyć, jak tak naprawdę działa toksyna botulinowa i dlaczego właśnie jej używamy. Ja będę komentowała w trakcie, także będziecie dobrze wiedzieli po prostu, o co chodzi. Zapuszczamy. O, tutaj mamy mięśnie na twarzoczaszce. Tutaj pokazany jest mięsień marszczący brwi, czyli ten, który najczęściej tworzy nam takie pionowe linie pomiędzy brwiami. A tu już jest cząsteczka toksyny botulinowej, ona się składa z dwóch łańcuchów. To może nie jest takie bardzo dla wszystkich istotne, ale poglądowo fajnie sobie to powiedzieć, pokazać, żeby nie bać się tego, tej substancji, która jest już świetnie przebadana. I właśnie taką igłą ze strzykawką podaję preparat, tutaj akurat mięsień marszczący brwi, deponujemy go domięśniowo, to jest zastrzyk domięśniowy, bardzo cieniutką igiełką, tutaj widzimy, jak wydostaje się preparat i co teraz się dzieje, najciekawsze. Te zielone właśnie takie trąbki, można powiedzieć, to są zakończenia nerwowe. I tutaj mamy receptory na końcówkach tych zakończeń nerwowych, gdzie dobiega toksyna botulinowa i przyłącza się do receptorów. W tym momencie ona zaraz ulegnie internalizacji, czyli takiemu wchłonięciu. I co się dzieje w zakończeniu nerwowym? W zakończeniu nerwowym zachodzi szereg procesów, dzięki którym zahamowane zostaje wydzielanie takiego przekaźnika, który się nazywa acetylocholina. Tutaj mamy właśnie ten szereg procesów, jak ten toksyna botulinowa się rozpada, jak się transportuje łańcuchy. To nie jest żadna magia, to jest po prostu działanie leku. Część zostaje w środku, część łączy się z kolejnymi receptorami. A to wszystko ma na celu to, aby nie wydzielał nam się ten neuroprzekaźnik, czyli acetylocholinę do przestrzeni między synapsą a mięśniem. I wtedy nie przejdzie sygnał, który na co dzień pozwala mięśniowi się kurczyć. Najlepiej jest wtedy, kiedy częściowo zostawiamy taką ruchomość mięśnia, czyli niewielka ilość tego neuroprzekaźnika jest wydzielana. A tutaj właśnie mamy zahamowanie acetylocholiny, no i ona nie dochodzi do włókien mięśniowych, które macie tutaj
pod spodem zaprezentowane w postaci takich prążków. I do całej tej masy mięśniowej nie przejdzie bodziec, dlatego mięsień się nie skurczy, pozostanie zrelaksowany, a przez to nie będzie nam tej skóry zagniatał. Ja pokazuję pacjentkom, jak to jest z tymi zmarszczkami. Mamy kartkę papieru, tak? I teraz możemy sobie taki eksperyment zrobić wszyscy po prostu też w domu. I to jest tak, że mocno zaginamy przez wiele lat w jednym miejscu skórę, po prostu ją tam maltretujemy tymi mięśniami, na wyniku czego powstaje po prostu zmarszczka. Może jak tak pokażę, będzie widać lepiej. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje ze skórą, jeżeli ona ma w końcu święty spokój, tak? Jest lepiej ukrwiona, jest po prostu, przestaje się tutaj zaginać. Owszem, niewielki ślad zostaje, jeżeli robimy zabieg już w momencie, kiedy to zagięcie w skórze jest, to później musimy metodami regeneracji skóry jeszcze się go pozbywać. Natomiast nie ma już takiego srogiego wyglądu, takiego strasznego zmarszczenia tej skóry i codziennego, wiele razy dziennie zagniatania, często mimowolnego. Niektórzy pacjenci, znaczy my wszyscy robimy różne miny podczas snu, ale niektórzy pacjenci zaciskają te mięśnie szczególnie. Także wyobraźcie sobie, że całą dobę praktycznie zaciskacie tą skórę i pomyślcie, czy ona nie czuje się w wyjątkowym komforcie, jak w końcu ma święty spokój od tego zaginania. I co się z nią dzieje? Jest relaksowana, wygląda lepiej, przystoimy, wyglądamy lepiej, młodziej i też tak atrakcyjniej i tak bardziej do przodu. To nam daje dużo energii. To prawda, no to zaginanie do... Te zmarszczki mimiczne często są, prawda, od dziecka już, to ja zawsze przykład swojego czoła i właśnie mojego używania do grzywek od małego, bo już jako małe dziecko to czoło marszczyłam i często te zmarszczki mimiczne tak naprawdę to od dziecka już na nie, tylko na początku oczywiście jeszcze wraca to do stanu wyjściowego, kiedy nie robimy tej mimiki, a potem już nie chce wracać, a potem się stoi przed lustrem. No właśnie, a potem jest już zagniecione i tak naprawdę wymaga bardzo dużo pracy, żeby wrócić do stanu wyjściowego, jeżeli to w ogóle jest możliwe. Ale też tutaj poruszyłyśmy od razu taki temat. Często pacjentki mówią, pani doktor, czy ja nie jestem za młoda na botoks, tak? No oczywiście, że nie robimy zabiegu dzieciom. Natomiast jesteś wtedy gotowa na zabieg, jeżeli już pojawia się jakaś pierwsza zmarszczka albo jeżeli ta aktywność tego mięśnia jest wyraźnie większa niż u innych osób, bo wtedy zapobiegniesz powstawaniu zmarszczki. Najfajniej jest się przypatrzeć swoim rodzicom, najlepiej tym, po których mamy daną cechę, jak oni wyglądają w tym regionie. Jeżeli tam jest głęboka zmarszczka, Nie zwlekaj, to wtedy tej zmarszczki nigdy mieć nie będziesz. A pani Aniu, a mam takie pytanie, bo też często o to no, pacjentki pytają, co się potem dzieje z tą toksyną botulinową w skórze? W skórze w zasadzie jej już nie ma. Ona wnika do zakończeń nerwowych, mówi się nawet, że w ciągu 10-15 pierwszych minut, ale efekt jej działania rozwija się mniej więcej w ciągu 2 tygodni. Natomiast preparatu po prostu nie ma, on ulega rozłożeniu, a utrzymuje się efekt, czyli tego zahamowania przekaźnictwa nerwowego na poziomie właśnie tej acetylocholiny, którą widzieliście, na poziomie tej płytki nerwowej, czyli tego połączenia zakończenia nerwowego z mięśniami poprzecznie prążkowanymi. I po prostu dochodzi do stopniowej regeneracji zakończenia nerwowego i powoli znowu zaczyna acetylocholina być wydzielana i powoli znowu mięśnie zaczynają nam się kurczyć. Także jest to proces zupełnie odwracalny.
Ale za szybko też nie można, prawda? Powtórzyć zabiegu. Nie, 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 znaczy tak, efekt utrzymuje się bardzo różnie u pacjentów. Rzeczywiście niektórzy pacjenci nawet ponad pół roku potrafią chodzić z pięknym efektem. Średnio jest to 4 miesiące plus minus. I jeżeli chodzi o tych pacjentów, u których toksyna może się nawet krócej utrzymywać, bo mają na przykład dość mocne mięśnie, szybko się regenerują, to też nie wykonujemy zabiegów szybciej niż co 3 miesiące. To też ma takie swoje względy immunologiczne, żeby nie zmniejszyć ryzyko powstawania przeciwciał przeciwko toksynie botulinowej. Także nie wykonujemy zabiegu częściej niż co 3 miesiące. Średnio 4 miesiące plus minus. U niektórych 2 razy do roku, u niektórych 3 razy do roku, w zależności od tego, jak szybko regeneruje się zakończenie nerwowo-mięśniowe. A czy prawdą jest, że im dłużej przez lata na przykład wykonujemy, powtarzamy ten zabieg, tym potem te odstępy się jakby wydłużają, efekt się utrzymuje dłużej, czy... Tak jest, tylko to jest też bardzo, bardzo, bardzo osobnicze. U młodych ludzi w zasadzie nie ma takiego uchwytnego wydłużenia czasu trwania toksyny botulinowej. Natomiast też już z biegiem lat te mięśnie nam się troszkę osłabiają. Masa mięśniowa się przede wszystkim zmniejsza. I wtedy ten mięsień już nie potrzebuje albo tak dużej dawki, albo tak częstej dawki i wtedy rzeczywiście się te odstępy pomiędzy zabiegami mogą wydłużać, ale będąc taką młodo zdrową osobą, to zazwyczaj są one podobne. Ja przepraszam, tak zerkam czasami w bok, bo na drugim monitorze widzę czat, który jeszcze teraz Facebook troszkę mi oddalił od wzroku, także przepraszam, to nie wyglądam przez okno, patrzę na drugie. Ja też czasami zerkam tutaj na zdjęcia, które Wam chcę pokazać, także też nie miejcie mi tego za złe. Oczywiście tak. Też się tutaj absolutnie nie rozpraszam. Nie, bo ja tak sobie myślę, że bo pojawiły się też pierwsze pytania i może, bo no, jakby na bieżąco też może będziemy różne tutaj odpowiedzi dawać. Pani Kasi, tylko odpowiem, czy live będzie zapisany? Będzie, oczywiście będzie dostępny na Facebooku, będzie też u nas na stronie dostępny, ale padło w międzyczasie i to jest też może dobry moment, żeby przejść właśnie do kolejnego pytania o tę górną część twarzy, bo to chyba są takie podstawowe, prawda, wskazania, czyli okolica oczu, czoło. I tak pamiętam, że najpierw się botoks jakby stosowało, mówiło się wręcz, że na tę dolną część no jest to tak, no mniej, więcej wymaga doświadczenia od lekarza, nie jest to tak bezpieczne, a tu nawet... Pojawiło się pytanie, już czytam, od pani Magdy, o szyję pani doktor, piękno, czy też jest zasługą botoksu? Więc pytam. Słuchajcie, będziemy o tym mówić, to jest bardzo fajne pytanie, bo botoks też. Akurat tutaj przy mojej szyi zabiegi regeneracyjne rzeczywiście odgrywają dużą rolę. Natomiast botoks też i będziemy mówić o tym, dlatego że tu jest taki bardzo szeroki mięsień platyzma, czyli mięsień szeroki szyi. I on tutaj nam też bardzo, przepraszam, coś tutaj się dzieje, coś tu szaleje. Może po prostu wyłączymy. Okej. Okay. Zacznijmy właśnie od tych podstawowych wskazań. Czyli... Tak, może tak, słuchajcie, zacznijmy od tego, że mówimy tak botoks, a botoks tak naprawdę jest nazwą handlową jednej z toksyn botulinowych. I teraz fajnie by było, gdybyśmy pokazały zdjęcie numer 1. I zobaczcie, jakie toksyny botulinowe mamy dostępne w Polsce, czyli właśnie Azalur, jeden z najbardziej popularnych, bardzo, bardzo dobry produkt, botoks oryginalny, też bardzo dobry produkt, Desport, Bokutur, Xeomin, więc tutaj jeszcze jest Vistabul, możecie takie nazwy spotkać. I te wszystkie toksyny botulinowe to są oczywiście bardzo dobre preparaty. One się jednak między sobą troszeczkę różnią, trochę siłą działania, troszeczkę takim mocą działania, szybkością
szybkością łapania, jakby szybkością widocznego efektu, różnią się też jednostkami. Dlatego musicie wiedzieć, że na przykład jednostki botoksu nie są równe jednostkom na przykład azaluru. Także czasami jak pytacie, ile jednostek zostało podanych, miejcie na uwadze to, jaki preparat też został podany, bo te jednostki nie równają się zarówno pod względem ilościowym, jak i też pod względem mocy działania. Także one są zupełnie różne. Oczywiście stosujemy pewne przeliczniki, ale nigdy to nie jest jeden do jednego. Okej, teraz może spójrzmy sobie na zdjęcie numer 4. Zdjęcie numer 4. I to są najczęściej stosowane właśnie miejsca, jeśli chodzi o toksynę botulinową i jeśli chodzi o twarz. Czyli najszybciej, najczęściej, czyli może nie najczęściej już, ale bardzo częstym obszarem jest ten obszar między brwiami, który powoduje nam powstanie takich linii pionowych. Ja nie wiem, Pani Aniu, czy jak ja coś pokazuję, to jest widoczne? Nie. A tutaj wskaźnika nie mogę w żaden sposób znaleźć? Nie, okej. Dobra, to zwróćcie uwagę na tą część pomiędzy brwiami. Tam się mieści taki mięsień, który jest mięśniem marszczącym brwi. I teraz popatrzmy może na zdjęcie numer 2. Okej. I tutaj właśnie, jak mamy ten mięsień korrugator supercili, czyli mięsień marszczący brwi i damy wstrzyknięcie właśnie nad brwiami, to dostajemy taki efekt właśnie niezdenerwowanej twarzy. On jest bardzo pożądany, często te pionowe zmarszczki mega, mega nas postarzają. Natomiast ja teraz pozwolę sobie w takim razie, skoro nie mamy tutaj wskaźnika, no to ja znowu zrobię z siebie po prostu modelkę. Poproszę znowu zdjęcie na mnie. Poświęcę swój makijaż, ale to nie ma sprawy. Muszę tutaj sobie lusterko postawić. Zobaczcie, mięsień marszczący brwi, on jest w ten sposób, mniej więcej tutaj zlokalizowany w skórze, znaczy pod skórą. I teraz tak, tu jest jego taki największa masa, taki brzusiec. I ten brzusiec, on jest dość głęboko. Widzicie, jak teraz marszczę, to on jest zlokalizowany mniej więcej tutaj. Możecie sobie z lusterkiem, ja bardzo lubię, jak jesteście na moich live'ach z lusterkiem, to wtedy sobie oglądacie swoje rzeczy, części swojej twarzy i to jest wspaniałe. Możecie go wyczuć w postaci takiej tutaj podusi. To jest bardzo głęboko część umiejscowiona, a tu jest taka część, która w zasadzie nam tutaj takie drobne zmarszczki powoduje. I na tej części jest skórny przyczep tego mięśnia, więc sobie go tutaj osłabiamy w kilku miejscach właśnie po to, żeby pozbyć się tych zmarszczek pionowych. I teraz tak, to nie jest jedyna rzecz, której tutaj nie bardzo chcemy. To jeszcze jest taki mięsień, który biegnie w ten sposób. Wiecie, ja widzę odbicie lustrzane, także to będzie taki, to jest ciężkie dla mnie to malowanie, ale ten mięsień znowu powoduje, ja mam go oczywiście osłabiony, więc tego nie zobaczycie, ale spróbuję. O, on tutaj ściąga nam tą część i tu powoduje taką często zmarszczkę, tutaj taką poziomą. Niektórzy właśnie tą zmarszczkę nazywają lwią. I właśnie jak zaopatrujemy ten obszar toksyną botulinową, to musimy pamiętać zarówno o mięśniu marszczącym brwi, jak i o tym mięśniu prostym, żeby po prostu całą tą okolicę zaopatrzyć. No i już jestem piękna. Okej. To były te zmarszczki między brwiami. Wróćmy sobie znowu do slajdu numer 4.
No i teraz zwróćcie uwagę trochę wyżej na mięsień czołowy. Mięsień czołowy to taki bardzo duży mięsień, którego skurcz powoduje powstanie takich zmarszczek poziomych czoła. I te zmarszczki poziome czoła nadają nam takiego wiecznego zdziwienia i takiego wiecznego po prostu zadziwienia życiem. Wróćmy do mnie. Bo oczywiście jak nie mam wskaźnika, nie mogę na tym slajdzie pokazać, to będę pokazywała na sobie. O właśnie, kochani, do góry. Ja mam osłabiony ten mięsień, więc go za mocno nie zmarszczę, ale to nieco tu mi... O, widać, już powinnam zrobić chyba botox, chociaż ja nie lubię takiej kamiennej twarzy, więc myślę, że jeszcze jest nieźle, ale jak zrobię tak pod światło, to rzeczywiście te zmarszczki widać. No i teraz tak, z tym mięśniem jest tak, że on biegnie mniej więcej w ten sposób. I on jest, jak nie wiem, znaczy lekarze to doskonale wiedzą, że w zasadzie mówi się, że nie ma czegoś takiego jak anatomia prawidłowa, tylko jest taka anatomia kliniczna, czyli tak naprawdę co się u poszczególnych pacjentów wydarza, a to jest troszeczkę zmienne osobniczo i czasami ten mięsień jest szerszy, czasami węższy. U niektórych osób widać, że tutaj jest na przykład zupełnie płasko, a mocno się marszczą w tej części. Często jest tak, że tak jak mamy tutaj na tej mojej ulubionej grafice, że ten mięsień w ogóle tu jest taki jakby rozdzielony. I on też jest troszeczkę inaczej unerwiony. Dlatego czasami podczas robienia toksyny botulinowej możemy się tutaj spotkać z taką asymetrią brwi. Dlatego warto jest zawsze zrobić korektę i wyrównać te okolice, bo one często mają inną siłę mięśniową, po prostu po lewej i po prawej stronie. To trzeba na to zwrócić uwagę. No i kolejnymi, nie wiem czy jest sens powrotu do tej naszej czwartej, może nie ma. Do naszej czwartego slajdu, może znowu się pomaluję po prostu jak Indianin. Popatrzcie tutaj, mięsień okrężny oka, czyli te zmarszczki kurze łapy, tak? Nie mam. Może jakieś drobne się zdarzył, bo jakiś czas temu robiłam, ale nie mam. Te kurze łapki, które tutaj są dość mocno wyrysowane u niektórych pacjentów, za nie odpowiedzialny jest taki mięsień okrężny oka i on też musicie wiedzieć, że jest taki dość szeroki. U niektórych węższy, u niektórych szerszy, ale on odpowiada za te zmarszczki właśnie tutaj w tej okolicy. I teraz tak, podajemy w tą okolicę, troszeczkę możemy osłabić zmarszczki pod oczami, ale bardzo delikatnie, dlatego że jak tutaj za mocno podziałamy, to nam się odwinie powieka dolna, tego nie chcemy. Natomiast rozprostowanie tej okolicy i tej okolicy daje naprawdę bardzo fajne efekty. Chciałabym też pokazać Wam zdjęcia efektu u mojej pacjentki. Dajmy sobie slajd numer 9. To jest zdjęcie, zobaczcie na tym drugim zdjęciu pod spodem po, jak bardzo się pacjentka stara, żeby zmarszczyć brwi, aż jej tutaj zez wyszedł taki zbieżny, ale rzeczywiście bardzo się starała. To jest pacjentka, która ma obecnie 35 lat. I zdjęcie 2 tygodnie po zabiegu, czy 3 tygodnie mniej więcej. Bardzo ładny efekt. Dobrze, a teraz przejdźmy do zdjęcia numer 10. O, i ta sama pacjentka, zobaczcie, jak ładnie przy uśmiechu rozprostowały się zmarszczki wokół oczu. I to jedno i drugie zdjęcie jest zrobione w takim samym uśmiechu, może nawet to drugie w takim większym. No bo tu pacjentka się bardzo, bardzo starała, żeby mocno to oczko zmarszczyć. Także tak wyglądają prawdziwe, żywe efekty. Myślę, że nie jedna z Was już tego doświadczyła i nie jeden z Was, dlatego że mężczyźni też bardzo chętnie z tego zabiegu korzystają, ponieważ jest on krótki, szybki, mało bolesny, efektowny.
i dające po prostu naprawdę fajne rezultaty. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie o zmarszczkach między brwiami, powiedzieliśmy sobie o zmarszczkach poprzecznych czoła, powiedzieliśmy sobie o naszych tak zwanych kurzych łapkach. A teraz powiem Wam o takich śmiesznych, właśnie niektóre pacjentki też się śmieją, że mamy całe zoo, tak? Lwia zmarszczka, kurze łapki, a teraz Wam opowiem o tutaj zmarszczkach zajęczych. Tak, tak, słuchajcie. Nie, nie, chyba nie. Spróbuję tutaj zmarszczyć, ale chyba nie mam. Nie, 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 nie. Żadnych nie mam, nie chcę mieć. Tutaj często nam się takie zmarszczki robią, prawda? W okolicach noska. To są tak zwane zmarszczki właśnie zajęcze. I tutaj też jest taki mięsień, którego aktywność nie bardzo lubimy. I też ją możemy tutaj sobie zmniejszyć, przez co w ogóle ta cała okolica lepiej wygląda, tak? Albo czasami są takie pacjentki, które w czasie uśmiechu po prostu cały czas tam coś podciągają. Także, także to też jest dość ważny punkt. Także tutaj, tak jak zaczęliśmy, że górna 1/3 i tak dalej, a teraz zaczynamy schodzić troszeczkę w dół. I to jest bardzo fajne. Kolejnymi zmarszczkami, to są te, których nie lubimy, to są te zmarszczki pionowe, prawda, wokół oczu. I tutaj jest kolejny mięsień, taki duży zwieracz. On spowoduje, że my są łuski możemy robić. No i on niestety powoduje to, że tutaj tworzą nam się pionowe zmarszczki. Ten mięsień jest też dość szeroki. On jest aż taki, aż taki, aż taki. Mocno ciągnie, może nie aż taki szeroki, ale o taki mniej więcej. Jego włókna biegną w ten sposób, ponieważ jak się kurczy, zbierają dzióbek, taki smoczek. Też można go tu troszeczkę poluzować, tak żeby tutaj też fajnie to wyglądało. Bródka. Czasami jest tak, że ta bródka z wiekiem, często jest tak, że ta bródka z wiekiem jest zadarta do góry. Wtedy możemy sobie ten mięsień bródkowy, on też się składa z takich dwóch części, po prostu poluzować. I ta bródka przestaje być taka zadarta, ona troszeczkę opada w dół, tworzy nam wtedy dużo ładniejszy owal. No i jesteśmy po prostu ładniejsi i tacy mniej zacietrzewieni. Kolejny mięsień. Słucham? Łagodniejsze rysy, prawda? To się też. Łagodniejsze rysy, tak, tak. Łagodniejsze rysy. Kochani, kolejny mięsień, za którym tutaj nie przepadamy, to jest mięsień obniżacz kącików ust. Zlokalizowany tutaj, w tym miejscu. On ma tu szerszą podstawę w linii żuchwy. A taką mniejszą częścią górną, tak, jest przyczepiony do kącików ust. Popatrzcie sobie, on tak, o, tak ciągnie go, ciągnie, ciągnie i widać, że tutaj nam się to obniża. Prawda? To jest właśnie ten mięsień depresor anguli oris po łacinie, czyli obniżacz kącików ust. Jeżeli go poluzujemy, to on przestanie nam tak mocno ciągnąć to w dół. I wtedy kąciki nasze unoszą się nieznacznie, to nie jest duży ruch, ale są takie uwolnione od tego ciągnięcia wiecznego w dół. Daje bardzo fajne efekty. Ale też inny, i tu dochodzimy do tego pytania, który miałyśmy od naszej pacjentki, innym mięsiem, który też ciągnie te kąciki w dół, a jednocześnie wpływa na szyję, jest taki szeroki mięsień szyi, platyzma. Nie wiem, czy widać jakieś postronki, czy nie, bo ja też mam go ostrzykniętego. Tak bym musiała się postarać, mniej więcej tutaj coś biegnie. I ten mięsień szerokiej szyi, czyli platyzma po łacinie, też nam tą część ciąga w dół, a też powoduje, że takie właśnie pręgi powstają na szyi. I to jest ładnie widoczne, często też zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, ale u mężczyzn też często ten problem spotykam. Taki właśnie jak na zdjęciu numer 3, gdybyśmy mogły zobaczyć. O, widzicie? To są takie wręcz sznury. Tutaj akurat ten mięsień jest szalenie widoczny.
Zazwyczaj to są takie postronki, jak na zdjęciu numer 8. Pokażmy zdjęcie numer 8. O, właśnie takie linijeczki. To my wszyscy bardzo dobrze znamy, możemy troszeczkę poluzować. Wtedy ten mięsień nie dość, że nie będzie nam ciągnął tak bardzo dołu żuchwy do dołu, skóry, która się znajduje w rzucie żuchwy w naszym owalu do dołu, ale też nie będzie tych sznurków takich bardzo mało estetycznych. Wróćmy, bo chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym mięśniu, który jest dość istotny i taki dość dyskusyjny. To jest nasz tutaj mięsień, dzięki któremu żujemy, tak? Tak, nasz żwacz. I tutaj często, jeżeli ten mięsień jest nadaktywny, to nie dość, że powoduje powstanie takiej kwadratowej twarzy, jeżeli jest on mocno rozbudowany, to możemy sobie zacisnąć mocno i wyczuć, jak on nam się rusza. U niektórych osób to jest po prostu twardy jak kamień i taki duży. I wtedy rzeczywiście ta twarz jest taka bardziej kwadratowa. Ale on też powoduje, jak jest nadaktywny, bardzo duży problem tutaj w stawie skroniowo-żuchwowym. I tu już jest taka sprawa bardziej interdyscyplinarna i zgrzytanie zębów, czy ścieranie zębów, jeżeli temu towarzyszy. To musicie najpierw się udać do swojego stomatologa, on pokieruje was do odpowiedniego specjalisty, ale często trzeba właśnie poluzować ten mięsień i wtedy toksyna botulinowa również znajduje swoje zastosowanie. Daje niesamowity komfort, czasami ustąpienie bólu głowy i to jest mega, mega ważne dla wielu osób. Także z tych najczęściej spotykanych zmarszczek przeszliśmy aż tutaj, tak? Aż tutaj. No i nie sposób nie wspomnieć o leczeniu migreny, czyli bólu głowy toksyną botulinową. Wtedy ostrzykujemy zarówno mięsień czołowy, jak i potyliczny, tutaj mięsień wzdłuż karku, wzdłuż ramion, mięsień skroniowe. Także to jak najbardziej też tutaj toksyna botulinowa znajduje swoje zastosowanie i jest bardzo skuteczna. Wiele moich pacjentek czerpie z tego takie konkretne korzyści. Spróbuję się wytrzeć, chociaż nie wiem, czy to ma sens. Ale muszę się wytrwać. Padło po drodze pytanie o pisak, jakim pani się rysowała. Cóż to za wspaniały jest? Kochani, no to jest pisak, który dostałam od firmy Vivacy. Kredeczka taka specjalna, taki dermopen, który ma kilka kolorków, także mogę sobie różnymi kolorkami tutaj różne rzeczy robić i to są takie kredeczki specjalne do skóry, także no mam specjalistyczny pisaczek, to nie jest taki pisaczek z drogerii. I łatwo schodzą, bo już prawie nie widać, także też fajnie. Tak, tak, łatwo schodzą, także tutaj czasami jak chcę coś wyrysować na twarzy pacjenta, to też się tym pisaczkiem właśnie posługuję. Pani doktor, jeszcze, bo już pytań też się troszkę pojawiło o okolicę oczu, ja sobie tutaj skrupulatnie... Ojej, przepraszam was, jeszcze jedno. Kochani, tak zwany uśmiech dziąsłowy, gummy smile. Często towarzyszy pacjentom takie przy uśmiechu odsłanianie całych dziąseł. To nie wygląda estetycznie i też możemy tutaj podając w odpowiedni mięsień opuścić nieco ten uśmiech i zwróćcie uwagę, jaki piękny jest efekt. To pokażemy przy mojej pacjentce właśnie to zdjęcie 11. No po prostu daje ogromny komfort pacjentom i myślę, że to też jest ważne zastosowanie, warto o tym wiedzieć. Słucham pytania, bo już się rozgadałam i mnie jest trudno zatrzymać, Teraz ja posłucham. Pani doktor, znaczy ja myślę, że w ogóle botoks jest, on daje taką ogromną satysfakcję, prawda, bo te efekty są rozwinięciem takiej czarodziejskiej dosłownie różni, że ta twarz zmienia, już nie mówiąc właśnie o takich wskazaniach. A pani doktor, czy jeszcze o tej nadpotliwości kilka słów może powiemy, zanim przejdziemy do pytań? No słuchajcie, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Najczęściej robimy oczywiście w okolicach pach,
Wtedy, kiedy się to lato nam zbliża i efekty są rzeczywiście spektakularne, bardzo długo się utrzymują, także praktycznie całe lato chodzimy z suchymi pachami i no, nie muszę Wam mówić, jakie to jest fajne, jeżeli ten t-shirt, koszula, często marynarki u mężczyzn no, po prostu nie są przysiąknięte potem i kiedy mamy pełny komfort, jeżeli możemy zdjąć tą marynarkę i wszystko będzie w porządku. Czyli nawet Ale również dłonie, tutaj u osób, które mają nadpotliwość dłoni, to wiedzą, jaki to jest problem. U niektórych to po prostu kapie z tych dłoni, u niektórych dłonie wyglądają jak takie dłonie praczki. Także to nie ma żartów, też robimy. No i stopy. Stopy najrzadziej, ale też można robić. Jak najbardziej. Jeżeli podajemy toksynę botulinową w czoło, to też czoło się troszeczkę mniej poci, jest większy komfort. Pani doktor, to zapytam, bo też to pytanie się pojawiło tutaj właśnie o ten baby botox, mezobotox, bo to też taka no, nowość można powiedzieć od Tak. już czasu i właśnie kiedy to stosować, czy ma to sens, u kogo? Ma to sens. Słuchajcie, to są takie techniki po prostu mniejszych ilości lub bardziej rozcieńczonych ilości. Mezobotox podajemy płytko, baby botox, może są to synonimy, bo trudno tutaj znaleźć tak naprawdę różnicę między tymi dwoma technikami. Po prostu podajemy mniejsze stężenie toksyny botulinowej lub też mniejsze ilości toksyny botulinowej na płucie i w taki bardziej rozproszony sposób przy mezobotoksie, tak? Więc wtedy na przykład przy takich zmarszczkach powierzchownych, gdzie widać, że skóra ciągnie, tak, troszeczkę jest ciągnięta przez te struktury wewnętrzne, więc można to pokryć takim mezobotoksem, czyli bardzo dużą ilość w płci robimy bardzo rozcieńczonym preparatem i płciutko, więc nie działamy na te mięśnie głębokie, dzięki temu nic nam tu nie opada. Dalej możemy się uśmiechać i robić różne miny. I wtedy uzyskujemy takie odprężenie skóry. To jest technika mezobotoksu. Baby botox natomiast to jest taki robienie takich też może większej ilości wstrzyknięć małą, mniejszą dawką botoksu po to, żeby zostawić sobie mimikę, żeby to nie było paraliż, tylko żeby to był taki ładny efekt wypoczętej twarzy. No dobrze, pani doktor, to ja sobie tutaj przewinęłam, żeby żadnego, bo dużo bardzo ciekawych pytań. Chciałam też zapytać właśnie o łączenie botoksu z innymi metodami, mówiła pani o regeneracyjnych, ale jest pytanie od pani Lucyny, czy można w jednym dniu i w obrębie tej samej części twarzy zastosować botoks i kwas hialuronowy? Można. Można, na przykład w przypadku, robimy to na przykład w przypadku górnej wargi, ale to jest wszystko bardzo indywidualne, bo nie mogę powiedzieć tak jednoznacznie, można, kropka, tak? Dlatego, że to jest, no jak cała medycyna, podejście do aktualnego stanu, jaki mamy. Ja na przykład, jeżeli mówimy o kwasie hialuronowym i o botoksie, to najczęściej takie dwa miejsca to jest zmarszczka między brwiami, gdzie podajemy botoks i tu już jest mocno na przykład zagnieciona zmarszczka i mimo to, że podaliśmy toksynę botulinową, czyli rozmarszczyliśmy tutaj, zrelaksowaliśmy mięśnie, to jeszcze pozostają nam na przykład głębokie takie zmarszczki, które są zagłębione. Jak coś jest zagłębione, to należy podać taki preparat, który nam to zagłębienie wyprostuje, uniesie. I jest to właśnie najczęściej kwas hialuronowy, który jest w formie takiego żelu, który nam to ułatwia, takie uniesienie tkanki. I tak, można to zrobić na jednym zabiegu, ale czasami widać, że te mięśnie są na przykład bardzo silne. Ja wtedy czekam, aż zacznie działać toksyna botulinowa, rozluźni nam ten mięsień. Ja będę wtedy widziała, jak duże zagłębienie jest i jak po prostu muszę je unieść. A jednocześnie wiem, że jak włożę ten kwas hialuronowy, to później ten mięsień już zrelaksowany nie będzie mi go tam
Gniót i zagniata. Natomiast podane na jednym zabiegu nie jest błędem, ale też i odczekanie nie jest błędem. Także tutaj akurat wszystko jest względne. Można, ale nie zawsze trzeba. Czasami korzystnie jest poczekać, a czasami nie trzeba czekać. To zależy właśnie od tego, jak te mięśnie wyglądają i tak naprawdę ile mamy czasu, tak? Czy pacjentka ma jakąś super hiper imprezę, na którą się spieszymy, czy możemy sobie na spokojnie popracować. Ja zazwyczaj wolę na spokojnie, ale są różne przypadki. Podobnie jeśli chodzi o górną wargę, tak? Że często luzujemy sobie tutaj najpierw botoksem, bardzo niedużą ilością, a potem na przykład jeszcze te pionowe zmarszczki, jeśli jest potrzeba, wypełniamy kwasem hialuronowym. I też można to na jednym zabiegu zrobić, a można to zrobić na dwóch zabiegach. Zawsze bardzo indywidualnie. Pani doktor, czy przy chorobie Hashimoto można podawać botoks? Podajemy, tak. Przy chorobach tarczycy podajemy botoks jak najbardziej. Kiedyś było takie zalecenie, że nie przy chorobach autoimmunologicznych, natomiast akurat choroba Hashimoto, szczególnie wśród kobiet, jest bardzo, bardzo popularna i wiemy już, że możemy spokojnie, bezpiecznie podawać. Pojawiło się jeszcze w temacie właśnie zdrowotnym pytanie, jak długo po szczepieniu można podawać botoks? Bo też teraz bardzo dobre pytanie, słuchajcie, mega dobre pytanie, tego nie wie nikt. Ale odnośnie kwasu hialuronowego pojawiły się takie doniesienia bardzo rzadkich powstania bardzo rzadkiego obrzęku kwasu hialuronowego, który dość łatwo się leczy. Obrzęku skóry wokół kwasu hialuronowego po szczepieniu. Dlatego ja staram się zachować odstęp mniej więcej 3-4 tygodni pomiędzy zabiegami, pomiędzy szczepieniem. Ja odpukać nie miałam jeszcze takiego przypadku ani nikt z moich kolegów, natomiast w literaturze są pojedyncze już opisane. Także rzeczywiście teraz to szczepienie wchodzi już w taką mega fazę. Zróbmy sobie 3 tygodnie dla bezpieczeństwa odstępu. Natomiast jeśli chodzi o botoks, to tego jeszcze nie wiemy. Tutaj nie było opisanych żadnych przypadków, więc wydaje się to zupełnie bezpieczne i do toksyny botulinowej wydaje się, że nie ma to zastosowań. Szczególnie, że jest to płyn, który nie pozostaje implantem, więc nie daje takich odczynów immunologicznych, jakie by mogły dawać właśnie ciało obce, czyli coś, co pozostaje w tej tkance dłużej. Myślę, że to jest przede wszystkim z tym związane. Natomiast oczywiście czas pokaże, jak to jest. Zobaczymy. Z mojego punktu widzenia w chwili obecnej tutaj nie było żadnych doniesień absolutnie o toksynie botulinowej, że coś jest. Ale mega, mega dobre pytanie. Myślę, że toksyna akurat tak. Kwas trzymajmy się 3-4 tygodnie, żeby być takim bardziej bezpiecznym. Tak, bardzo dobre pytanie. A ja czytam kolejne. Czy przy szczepcie się, szczepcie się. Nie odkładajcie z powodu zabiegu beauty szczepienia. Wszystko zdążymy zrobić. Szczepienia zostaną z nami chyba na dłużej, także... No, trzeba będzie je wpisać gdzieś tam w grafik. Tak, dokładnie. Pani doktor, czy przy długotrwałym stosowaniu toksyny w okolicy czoła nie dojdzie do utraty masy mięśniowej i tym samym efektów klęsłego czoła? Jeżeli będziemy robić nachalnie botoks, tak, znaczy toksynę botulinową, i rzeczywiście dojdzie do, nie damy szansy temu, żeby mięsień się zregenerował, czyli będziemy go cały czas osłabiać, to taki nieużywany mięsień rzeczywiście słabnie i słabnie mocniej, ale żeby był efekt klęsłego czoła, to trzeba byłoby to robić latami, latami. Dlatego, że przecież widzimy, czy mięsień jest mocniejszy, czy słabszy, czy dawać większą dawkę botoksu, czy mniejszą dawkę botoksu, bo to jest zawsze takie stąpanie po kruchym lodzie, czyli ważenie plusów, minusów, tak, jak chcemy wyglądać, jak nie chcemy wyglądać. I fajnie jest, jak my poznajemy już tego pacjenta i też wiemy, jak on na toksynę botulinową reaguje, tak, bo jedni reagują bardziej, drudzy reagują słabiej. To, co u niektórych jest po prostu
kroplą, to u niektórych to jest bardzo dużą ilością. Więc fajnie jest, jak mamy takich pacjentów już swoich poznanych, albo których się nauczymy, jak ich mięśnie reagują. Ja zazwyczaj sobie robię też notatki w karcie. Wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni. Oczywiście nie chcemy żadnego wklęsłego czoła, więc jak widzimy, że ten mięsień jest już bardzo słaby, to najpierw po prostu nie pojawiają się zmarszczki, nie ma już powodu, żeby robić botoks tak naprawdę w tej okolicy, toksynę botulinową w tej okolicy, bo jeżeli jest już słaby mięsień, to nie ma zmarszczek. To już go nie maltretujemy dalej. No tak, tak. Pani doktor, a pytanie o kurze łapki od pani Marzeny. Miałam podany botoks na kurze łapki 3 miesiące temu, gdzie powstały doły i siniaki pod oczami, ustępujące stopniowo dopiero teraz, 3 miesiące po botoksie. Dlaczego tak się zdarzyło? Czasami jest tak, że rzeczywiście to jest bardzo też dobre pytanie. Mięsień okrężny oka, on nie występuje tylko tutaj w tym miejscu, tylko jest taki większy. O, pokażę Wam tutaj w tym miejscu, na tej grafice. Pokażę Wam tutaj na tej grafice, on jest naprawdę taki spory. I teraz tak, to co mówiłam przed chwilą, siła działania toksyny botulinowej jest bardzo, bardzo indywidualna i fajnie, jak mamy pacjenta w obserwacji, to wiemy, jak jego mięśnie na daną ilość substancji reagują. Czasami jest tak, że właśnie pacjenci, którzy mocno reagują na tą toksynę botulinową, nawet przy niewielkich ilościach, powoduje tutaj dość duże zwierczenie tej okolicy, i odpuszczenie tego mięśnia luzuje też tą część. Inaczej jest odpompowywana też limfa, tak? Inaczej tutaj nam jest odprowadzana i krew żylna, i mogą się tworzyć jakieś obrzęki. Także trzymajcie się jednego lekarza. Jeśli to wystąpiło, to lekarz to na pewno zapisał w karcie i następnym razem poda troszkę inną techniką. Może troszkę dalej, może troszkę mniejszej ilości, ale bardziej rozłożone wokół, i wtedy już ten problem nie będzie występował, tak? Tych wyciągniętych policzków do przodu i takich zapadniętych, i takie czasami niektórzy mają obrzęki, a niektórzy mają właśnie doły. Więc to jest właśnie ten moment takiego nabierania doświadczenia z pacjentem, jak on reaguje, bo zazwyczaj wszyscy statystycznie reagują dobrze, a może być taki pacjent szczególnie wrażliwy i wtedy on zareaguje mocniej. Bardzo dobrze, fajne jest to w toksynie botulinowej, że ten efekt z czasem słabnie i pojawiają się po prostu, wracamy do punktu wyjściowego, te problemy wszystkie mijają. A my już mamy doświadczenie. Fajnie jest, jak na przykład już nie chcecie iść do jakiegoś lekarza tego konkretnego, bo na przykład straciliście zaufanie albo nie chcecie, boicie się. Zawsze jak idziecie do następnego, powiedzcie o tym, że to się zdarzyło. Że zdarzyła się jakaś asymetria, czy właśnie takie dołki, czy tutaj obrzęk. Mówcie o tym wszystkim. To jest mega, mega ważne. Pozwoli to lekarzowi popracować troszeczkę z dawką i z techniką podania. Tak, to prawda. To jest bardzo ważne. Tak się wydaje, że to jest prawda, jakieś są punkty odpowiedzialne. Ja sama pamiętam, jak pierwszy raz miałam robiony botoks, gdy miałam pewnie lat 30 i oczywiście szłam z myślą o poziomych zmarszczkach, ale najbardziej się cieszyłam, że mi się lekko, tak ładnie uniosły brwi. No więc jak robiłam go po raz kolejny u innego lekarza, cały czas miałam zakodowane te właśnie fajnie uniesione lekko brwi, no i doszło do tego, że mi lekko klepnęło jedno oczko. No więc zdarza się, tak. Dlatego właśnie warto jest tak jak właśnie pani powiedziała, poszłam już do drugiego, tak, lekarza, warto jest o tym wszystkim mówić, tak, że na przykład szczególnie podobało mi się, że uniosły mi się brwi, tak, zwrócimy na to szczególną uwagę, że pacjent to lubi, że mu się to podoba, że ładnie wtedy wygląda i zwrócimy na to szczególną uwagę. Jeżeli któreś z brwi się opuści, też to wszystko będzie w karcie, a jak idziecie do kolejnego lekarza, to powiedzcie na przykład, że ostatnio opuściła mi się ta brew. Proszę zwrócić na to uwagę. Za takie uwagi każdy lekarz będzie Wam wdzięczny. I Wy też. To ważne, to bardzo ważne. A propos jeszcze opadania powieki, pojawiło się pytanie właśnie o zastosowanie toksyny na opadającą powiekę. Jak często można wykonywać zabiegi
botoksu. Czy w ogóle Chodzi jest o uniesienie brwi, tak? Padło pytanie o powiekę, właśnie pytanie, czy to jest zabieg, który nam pomoże w przypadku opadającej powieki, czy bardziej Znaczy, tutaj. słuchajcie, botoksem można ewentualnie regulować uniesienie brwi, jeżeli te mięśnie są no dość mocne, tak, żeby nam te brwi unieść. Wtedy odpowiednio ostrzykujemy tak. Czasami dochodzi do takiego zbyt dużego uniesienia, tak? Też się tego nie bójcie, bo tu można sobie podać troszkę więcej toksyny i brwi się obniżą, tak? Bo to chodzi o napięcie tego mięśnia po prostu w odpowiednich miejscach. I jak często można wykonywać? No mega indywidualna sprawa, ale nie częściej niż co 3 miesiące. Tak jak No, w ogóle. jakbym miała tak powiedzieć standardowo, to nie częściej niż co 3 miesiące, ale jak często, to no, trzeba nabrać doświadczenia z danym pacjentem. Tak, no to jest chyba tutaj kluczowe rzeczywiście to poznanie. Każdy ma trochę inne te mięśnie, szersze, węższe, symetryczne czasami, że. Grubsze, cieńsze, mocniejsze, słabsze. Reakcja jest inna mięśni, bo też często jest troszeczkę inna reakcja receptorów, to tam co widzieliście na filmie. Także to jest bardzo ważne. O obrzęk pojawiło się pytanie, ale to o tym przy okolicy oczu, ale to o tym już pani mówiła. Jaka jest maksymalna ilość toksyny, jaką można podać na jednym zabiegu, która nie spowoduje silnych efektów niepożądanych? To jest takie pytanie troszeczkę zbyt ogólne, tak? Bo generalnie, jeśli chodzi o zalecenie producenta leku i tak dalej, bo zależy o jakie efekty niepożądane nam chodzi, prawda? Bo jeżeli tak odpowiadamy książkowo, ulotkowo, tak jak to jest napisane, to w zależności też od tego, jaki preparat używamy, tak? Największą ilość podajemy, jeśli chodzi o nadpotliwość, bo tam rzeczywiście podajemy jedną fiolkę botoksu. Natomiast jeśli chodzi o azalur, to podajemy dwie fiolki. Więcej nie podajemy. Natomiast te jednostki nie są równorzędne, tak jak mówiłam, one nie są równorzędne w stosunku do siły działania, a także nie są tak liczbowo równorzędne. Także tutaj to w ten sposób. Też lekarz będzie. Tak, bo tu się właśnie Wiedział. pojawiły pytania, między innymi też o dawkę na uśmiech dziąsłowy i opadające kąciki Bez ust. sensu, dlatego że to jest mega indywidualna sprawa. Oczywiście są jakieś widełki, tak? Ale niektórzy się śmieją tak, a niektórzy się śmieją tak i to jest dla nich za dużo, prawda? Niektórzy, tak jak ja, trochę się asymetrycznie śmieją, wtedy też inaczej podajemy. Nie ma takich dawek. Nie ma dwóch jednakowych ludzi, nie ma takich dawek standardowych spod grubego palca. Pytanie jeszcze o powikłania, zaburzenia połykania po podaniu botoksu w lwią zmarszczkę, czego mogą być efektem. Minęły, utrzymywały się 9 miesięcy. I drugie pytanie o upośledzenie uśmiechu po podaniu botoksu w mięśnie żwacza. Jeżeli jest podanie zaburzenia połykania, a podanie w zmarszczkę między brwiami. Koincydencja. Podajemy bardzo malutkie dawki. Raczej takie zaburzenie, mogłabym powiedzieć, somatyczne. Oczywiście tutaj też wymaga to diagnostyki u danego pacjenta. Bardzo mało prawdopodobne. Nigdy nie powiem medycynie, że niemożliwe. Nigdy nie powiem, że niemożliwe, ale to powiązanie bardzo mało prawdopodobne. Prawie z zerowym prawdopodobieństwem. I co jeszcze? Upośledzenie uśmiechu po podaniu botoksu w mięśnie żwacza.
Może być taki troszeczkę. Akurat ten mięsień żwacz nie odpowiada za uśmiech, ale jest on jednym z mięśni twarzy i jak jest dość mocno rozbudowany, a później jest mniej rozbudowany, to może się troszeczkę ten uśmiech zmienić, rzeczywiście. I może tak być. Pytanie, czy w przypadku zmarszczki poziomej u nasady nosa wystarczy podać toksynę tylko w okolice lewiej zmarszczki? Bardzo dobre pytanie. To chodzi o tą zmarszczkę. Nie wystarczy. Dlatego, że nie jestem w stanie się tak zmarszczyć, dlatego, że mam podaną toksynę botulinową. Zobaczcie. Tutaj marszczymy, tak? I jeszcze tutaj jest ten mięsień prosty, którego rysowałam. Także tutaj cały zespół mięśni pracuje na tą zmarszczkę i jeszcze co na nią pracuje, mało ruchoma skóra w okolicy nosa i bardzo ruchoma skóra na czole, która chętnie nam tu zjeżdża w dół, a ta się trzyma. Więc czasami nawet jeżeli ostrzygniemy tutaj całą okolicę, tutaj ten bunny smile, tak? Tutaj te zmarszczki na nosie zajęcze, to nawet wtedy może zostać nam jeszcze, oczywiście mniejsza, ale może nam zostać jeszcze ta zmarszczka u nasady nosa. Pojawiło się też pytanie od pani Ani. Rzeczywiście no, takie informacje się pojawiają. Botoks, a modelowanie ust. Czy można z pomocą botoksu wymodelować usta? Właśnie bardzo się zastanowiłam nad tym pytaniem, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o objętość i o kształt, o objętość powiedzmy i o kształt, no to za to odpowiedzialne jest, robimy to za pomocą kwasu hialuronowego, po prostu i tyle, kropka, rutyna, koniec. Natomiast, tak jak mówiłam o tych zmarszczkach pionowych, tak, to możemy się tu wspomagać botoksem. Jeśli chodzi o bródkę, możemy wspomagać się botoksem, to nieznacznie wpływa na odbiór tej okolicy. Też pokazywaliśmy ten uśmiech dziąsłowy, prawda? Więc jak tu podajemy botoks, to automatycznie nam ta warga troszeczkę zjeżdża w dół. Więc to wpływa na kształt ust. Natomiast jeżeli chcemy po prostu wymodelować, powiększyć usta, nadać im objętości, to wtedy kwas hialuronowy, zdecydowanie. No kąciki, to też prawda, tutaj ten mięsień obniżacz kącika ust, o którym rozmawialiśmy, czy ten platyzma, tak, też ma wpływ na kąciki ust. To tutaj też się tym posiłkujemy troszeczkę botoksem. Natomiast jeśli chodzi o sam kontur, objętość, to wtedy kwas hialuronowy. A pytanie o botoks i makijaż permanentny, czy zabiegi, odstępy czasowe, jakie zachować między zabiegami? Chodzi Wam o pewnie makijaż permanentny brwi. Wygoić, porządnie wygoić. Jak jest porządnie wygojony, wtedy możemy robić. Dlaczego zdarza się, że po podaniu preparatu na czoło opada powieka? Czy jest to związane z nieprzestrzeganiem zaleceń pozabiegowych typu pochylanie się? Może być związane. Jest to związane przede wszystkim z tym, że tutaj mamy mięsień, ten czołowy, o którym mówiłam, który jest troszeczkę też z dwóch części się takich składa, które są różnie unerwione. I teraz tak, jeżeli chcemy się pozbyć zmarszczek, jak mamy mięsień czołowy taki napięty, to mamy wyżej brwi po prostu, prawda? I teraz tak, jeżeli luzujemy, nie chcemy już mieć tych zmarszczek poziomych czoła, więc nam się on tu rozprostowuje, taki luz łapie i wtedy te brwi o parę milimetrów schodzą w dół automatycznie. Można zostawić też taką częściowo ruchomość, tak jak ja mam, i wtedy no to oko się wręcz otwiera, prawda? Ale też musimy tego pacjenta troszeczkę na początku poznać. Tak jak mówiłam, czasami możemy zrobić tak, że to będzie aż tak zadarte dziwacznie. Nie bójcie się tego. Wtedy poluzowujemy i brwi schodzą w dół. Innym takim
Powikłaniem, które rzadko się zdarza, ale w literaturze jest opisane, jest opadnięcie powieki. To jest zupełnie co innego niż obniżenie brwi. To kolejne pytanie, co właśnie to opadnięcie powieki. Opadnięcie powieki jest związane z mięśniem dźwigaczem powieki górnej. Tak, czasami jest tak, że tak jak Wam mówiłam, nie ma czegoś takiego jak anatomia prawidłowa, ale jest coś takiego jak no, indywidualna anatomia kliniczna i czasami jest tak, że te włókna nerwowe no, książek nie czytają, biegną mniej więcej w tych regionach, ale troszeczkę mogą zbaczać z tych głównych dróg. I no, może się zdarzyć takie powikłanie, jak opadnięcie powieki, czego nikomu nie życzę, nikt tego nie chce. I to jest wtedy efektem zadziałania na mięsień dźwigacz powieki górnej. To jest co innego. I wtedy już nic z tym nie zrobimy, trzeba czekać. Czekamy, tak? Tak, czekamy. Tylko słuchajcie, bardzo ważne są te zalecenia. Może rzeczywiście już jest po 21, będziemy kończyć powoli, ale ja powtórzę takie zalecenia, które są głównie, które po botoksie trzeba przestrzegać. Po prostu bądźmy odpowiedzialni za siebie, bo my chcemy tego pięknego efektu u siebie, więc się troszeczkę do tego przyłóżmy. Chodzi o to, żeby przede wszystkim nie rozszerzać naczyń krwionośnych, które biegną w okolicy iniekcji. Dlatego właśnie nie schylamy głowy nisko poniżej pasa przez około 2 godziny. To jest umowny termin. Nie ma na to badań takich, które by jednoznacznie udowodniły, że tak się dzieje. Natomiast jest to dość popularne zalecenie i uważam, że całkiem logiczne, prawda? Bo jak schylimy mocno głowę, dochodzi do takiego przekrwienia biernego. Także to jest dość logiczne, unikajmy tego, co nam szkodzi. Następnie nie pijemy alkoholu w dniu zabiegu estetycznego. Po prostu nie pijemy alkoholu, bo tam również dochodzi do rozszerzenia naczyń, no i takich innych też reakcji. Mięśnie też dobrze nie funkcjonują. Także nie pijemy alkoholu. No i bardzo ważne, jeśli chodzi o toksynę botulinową, nie rozgrzewamy miejsca podania, nawet do 2 tygodni. Oczywiście mówimy o saunie solarium, ale nie jest to tylko sauna solarium, są to bardzo gorące kąpiele na przykład, jest to wizyta u fryzjera na przykład, ze strumieniem suszarki akurat na czoło. Powstrzymajmy się trochę, zadbajmy o to, żeby ten efekt rzeczywiście był piękny i żebyśmy się cieszyli długo z tego efektu. Pani Aniu, dwa jeszcze pytania się zapytam jeszcze, bo ciekawe to są pytania. O zwężanie nosa botoksem, czy rzeczywiście to działa? Średnio. To jeżeli mamy tutaj ten mięsień bardzo rozbudowany, natomiast czy tutaj przy skrzydełkach, żeby troszeczkę te skrzydełka się tak zwęziły, żeby to jest taki mięsień, dzięki którym możemy tymi skrzydełkami poruszać, więc jeżeli go tutaj tam troszkę przestrzelimy, to ten nos jest węższy. Czy to jest fajne? Moim zdaniem nie jest to fajne. Natomiast bardzo teraz taki niebezpieczny trend się pojawił, zwężania nosa preparatami sterydowymi. Nie róbcie tego absolutnie. Prowadzi to do bardzo, bardzo dużych szkód zanikowych, nieodwracalnych. Musimy coś napisać o tym w takim razie. A ja zadam pytanie o szyję. Czy podanie preparatu na szyję może spowodować problemy oddechowe? To zależy od dawki preparatu i głębokości podania. Jeżeli zachowamy odpowiednie niziutkie dawki i podamy tylko w te mięśnie platyzmę, to zdecydowanie nie. Natomiast nie podajemy w szyję. W ogóle w szyję nie podajemy, tylko w takie linie, gdzie jest napięty ten mięsień, tak? I malutkie dawki. Nie podajemy w szyję. Oczywiście, że preparat defunduje, więc no, to jest zabieg absolutnie lekarski. Trzeba się tutaj kierować odpowiedzialnością i znajomością anatomii i zawsze odpowiedzialnością i lepiej zrobić troszeczkę mniej niż za dużo. To ostatnie już pytanie, czy obrzęk górnej powieki po podaniu botoksu na czoło i w lwią zmarszczkę może się pojawić?
Może się pojawić. Właśnie nie tyle obrzęk, ile takie przejściowe obniżenie linii brwi. I on daje wrażenie takiego tutaj poduszki, albo tutaj przy nasadzie, prawda? I takiej tutaj poduchy. Także jest to też efekt pełni odwracalny. Gdyby się coś takiego pojawiło, zawsze jak się coś takiego pojawiło, powiadamiajcie lekarza albo swojego, albo tego, który będzie wykonywał kolejny zabieg, po to, żeby temu zapobiec. Pani doktor i drodzy Państwo, już naprawdę ostatnie pytanie, ale jeszcze zadam o bruksizmu, że jakby mogła Pani kilka słów jeszcze więcej powiedzieć. Kochani, jeśli bruksizm jest Waszym problemem, pierwsze kroki skierujcie do swojego stomatologa, dlatego że jest to problem złożony. To nie jest tylko przerost mięśnia żwacza. Tu chodzi o Wasz staw skroniowo-żuchwowy, zgryz i zęby. Także pierwsze co, to tutaj musi być ta diagnostyka taka rzeczywiście przeprowadzona. Natomiast jeśli wasz stomatolog mówi, że tutaj wystarczy poluzować ten mięsień żwacz i to jest okej, okay, to wtedy jak najbardziej możemy zrobić tę toksyną botulinową. I jak często wtedy powtarzać taki zabieg? Nie częściej niż co 3 miesiące, ale to też zależy od masy mięśniowej tego mięśnia i wielkości problemu, tak? Pani doktor, myślę, że mogłybyśmy i do północy jeszcze rozmawiać o toksynie botulinowej. Tak, to bardzo fascynujący temat na czasie i rzeczywiście, no tak jak powiedziałyśmy na początku, najczęściej wykonywany zabieg w klinikach medycyny estetycznej. Myślę, że warto o nim mówić, warto odczarowywać, przede wszystkim też mówić o zaletach, jak i też o możliwych wystąpieniach takich działań, które nam się nie podobają, tak? Bo te też są możliwe i powszechne. Przede wszystkim, tak jak mówiłam, mówcie o nich swoim lekarzom, którzy wykonują zabiegi, żeby można było łatwiej temu zapobiec. I po prostu to jest taki lek, z którego lubimy korzystać, korzystajmy, róbmy to z głową, bez przesady, i wtedy będziemy szczęśliwi, zadowoleni i piękni. No i tradycyjnie oczywiście też zaprosimy do pani doktor na zabiegi do Białego Zapraszam. Stoku. Pani doktor, tradycyjnie zniżka na hasło Uroda bez tabu. Tak, przez 3 dni, jeżeli będziecie robiły 3 zabiegi jednocześnie, także tutaj przez 3 dni macie 3 okolice jednocześnie, czyli zmarszczka poprzeczna czoła między brwiami i oczy. Przez 3 dni możecie się na to hasło zapisywać. Zapraszam. Także drodzy Państwo, ja jeszcze tutaj wkleję tutaj dużo, dużo podziękowań. Mam nadzieję, że Pani też widzi na Kochani, czacie. nie widzę waszego czatu, ale obejrzę, więc jeśli tam Także napiszecie dziękuję serduszko, to dużo, wierzcie mi, że dużo ja to podziękowań. zobaczę. Jest mi tak szalenie zawsze miło, że sprawia mi to ogromną radość. No, też bardzo miło, także mam nadzieję, że to nie ostatni live z panią doktor. Ja wkleiłam tutaj link też na czacie do kliniki, także zapraszamy serdecznie. Wiosna idzie, wszystkie chcemy wyglądać świeżo, promiennie. No, zwłaszcza jak się człowiek ogląda właśnie w kamerce albo w lustrze, to zaczyna nagle widzieć te zmarszczki. Tu coś nowego się pojawiło, To ale dotyczy nas są na to. wszystkich. Tak jest, są na to sposoby. Pani doktor jest żywym przykładem, jak można wspaniale i z naturalnym efektem Nie bójmy bardzo. się zmarszczyć od czasu do czasu. Słuchajcie, ta mimika jest nam potrzebna. No tak jest, tak. Nikt nie chce wyglądać jak swojego czasu jakiś Mumia. Hollywood, takie, prawda, zamrożony w jednej mimice niekoniecznie korzystnej. Także dziękujemy Państwu bardzo, Pani doktor, ja też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, życzymy też zdrowia przede wszystkim no i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Dzięki, było mi miło. Też życzymy wszystkim. Dobranoc. Dobranoc.